Hej, z tej strony witam was w kolejnym odcinku. Tym razem odcinek, w którym zaprezentuję wam bardzo łatwy i szybki sposób na zrobienie podejścia z tym całym raperem w napadzie na kasyno. Robiłem wam poradnik, obejrzał się całkiem nieźle i on był dosyć skomplikowany, ale odkryłem, że jest lepszy sposób i szybszy na zrobienie właśnie tego napadu i dzisiaj wam to zaprezentuję. Jest strasznie śmieszny, więc zapraszam do oglądania. Okej, lecimy z napadem i tutaj będzie dziwnie. Naprawdę, bo zobaczcie. Tutaj akurat jest wszystko normalnie, idziemy sobie normalnie, wariacie. Nawet możemy sobie skakać. Tutaj jest typek. Nim się nie zajmujemy kompletnie. Tutaj sobie przeskakujemy, kamerę omijamy i gitara. I teraz magia. Pierwsza osoba. I teraz po prostu sobie biegniemy. Tak o normalnie, wariacie. Biegniemy na właśnie ich oczach. Biegniemy sobie dalej, proszę bardzo. Tutaj biegniemy, proszę. Tego mijamy. Cyk. Karta używana jest. Cyk. Cyk, mi się trafiło akurat to łatwiejsze podejście, ale akurat to się mało różni. Tyle. Pyk, i teraz już musimy korzystać niestety z tej trzeciej osoby. Ale to nic straconego, ponieważ tu na dole jest naprawdę bardzo prosto. Zobaczcie. Po pierwsze tutaj sobie stoimy. I w sumie ja myślę, że już teraz mogę sobie wybiec. Tak o. Ustanę sobie tutaj. I zaczekam sobie na typa, który tutaj będzie patrolować. Jakby co na podejściu sprytnym, oni nie słyszą naszych kroków. Więc możemy sobie biegać, skakać koło nich i nic się nie stanie. Walimy go z R-ki, normalnie z ulta. I tu chyba jeszcze jeden strażnik idzie, warto go sobie zdjąć raczej. Ale może się mylę. Idzie. Tak, idzie, dobra. Więc tego typa też sobie zdejmiemy, dla pewności. Więc dajcie mi chwilę, o! Można go zajść od tyłu i chyba Kumoda to robi. Tak? No, niech będzie, dobra. Pyk. I teraz biegniemy sobie tędy. Na kamery nie patrzymy, naprawdę trzeba mieć niefarte, żeby kamera nas wykryła. Chowamy się tutaj na chwilę. Jak typek się obróci i obróci jeszcze raz, no to biegniemy. Elo. Tyle. Cyk. I jesteśmy już w bardzo przyjemnej pozycji, że tak powiem, ponieważ tutaj mamy skarbiec, więc widzimy się już przy wyjściu, no bo nie będę wam pokazywał tego, jak zbieram złoto, no bo to jest dosyć nudne, więc widzimy się przy wyjściu. Okej, wychodzimy. I teraz tutaj, tam patrzy strażnik, nie patrzymy na niego, ponieważ my idziemy sobie tędy, jelo. Tu sobie wyjmujemy broń i walimy typa z kolby. Gitara. Przeskakujemy. I biegniemy przez kamery. Proszę bardzo. Jakby co, na pierwszej osobie biegnę, dlatego że mam złoto. A wiadomo, że na pierwszej osobie biegnie się szybciej. Szczególnie, jeżeli masz złoto. Okej. Biegniemy. Teraz tutaj. I tu sobie idzie strażnik. Ominiemy go sobie. I po prostu wyjdziemy sobie tędy. Dobra, tu kolejny strażnik. Tutaj nie lubię go zdejmować, bo jest szansa, że walnę go drzwiami, nie? Więc po prostu ja zrobię w ten sposób. Mogłem go chyba nie zdejmować, ale dla pewności lepiej to zrobić. Dobra. Od razu się obróci, biegniemy. I proszę bardzo. Garniturek jest zakładany. Dobra. Teraz tędy, proszę bardzo, przebiegamy sobie. Cyk, przez bramki. I gitara. Ło, czar. Otworzył drzwi. A w środku, a raczej na zewnątrz, ciemność. Niesamowite. Okej. Tutaj jest opcja, żeby ogólnie wziąć sobie samochód, ale ja tej opcji wam nie polecam, więc po prostu zrobimy to w tradycyjny sposób. Tradycyjny od niedawna. Raperze, nie dzwoń do mnie. Szczególnie kiedy próbuję kogoś skolbować. Dziękuję. Dobra, biegniemy, schowam sobie broń.
dla pewności. Tutaj strażnik sobie patroluje, ale w miarę szybko przebiegniemy i nic się nie stanie. Udało się, gitara. I teraz tutaj skoczek, proszę bardzo. I jesteśmy na wolności, jeszcze wystarczy uciec przed policją. To nie będzie trudne, bo oczywiście skorzystamy z helikoptera, który nam się zrespi na 99,99%. Proszę się zatrzymać. Dziękuję. O nie, przebili nam oponę. Ale to nic złego, dlatego że tutaj, zobaczcie, na dachu będzie stał sobie helikopterek nasz. I czy się zrespi? O, to jest zagadka, nie? O, to jest pytanie. I proszę państwa, nie ma helikoptera. To znaczy, że teraz musimy sobie troszeczkę przylagować grę, jak widzicie. Gra mi laguje, nie wiem czemu. Ale spokojnie, odjedziemy sobie tutaj kawałeczek i helikopter nam się zrespi. Proszę bardzo, już jest. Takie okrążenie wystarczyło zrobić. Więc ogólnie trochę obrażeń dostałem, więc ja sobie przekąski tutaj użyję. Niestety nie mamy jednej opony, co zdeczka komplikuje sprawę. Dobra. Gitara. Możliwe, że nawet Elite Challenge się uda zrobić. Zobaczymy. Więc tutaj ja polecam wam celować, żeby na 100% skoczyć w ten sposób. No i gitara. Pierwsza osoba oczywiście. Biegniemy szybciej. I teraz skok. Gitara. Kiedyś się bawiłem skacząc w kompletnie inny sposób, ale nie. To, co teraz wam pokazałem, jest najlepszym możliwym sposobem. Punkt mamy w miarę daleko, ale elitka powinna wpaść. A jak nie wpadnie, no to minimalnie. Okej, okay, w paleto, znaczy w paleto. W tym. No, tam gdzie drzewo. No. To jest, jak to się nazywa? Tartak. Dobra, już wiem. Jesteśmy na miejscu. I uwaga, uwaga. Prawie się rozbiliśmy, ale to nie problem. O Jezus Maria, uderzyłem w mikrofon. Przepraszam was bardzo, jeżeli to słyszeliście. A dokładnie uderzyłem w pop filtr. Okej. Zobaczmy. Platyna! Jej! Okej, faktyczny łup, całkiem spory. Ja oczywiście jestem chamem, więc wziąłem 85%. Nie, 15,26. Nie. Tyle. Więc ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Siema, na razie, cześć. Elo.